Witajcie widzowie w jednym z najbardziej nieprzyjemnych do nagrywania odcinków na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam o moich błędach hodowlanych i nie tylko. Ogólnie o błędach, które popełniałem jeszcze przed założeniem kanału i w trakcie nagrywania. Zapraszam. Zacznijmy od błędu, który właściwie do końca sam nie wiem, czy jest błędem. Chodzi o kraba. Mój krab tęczowy jest już sławny na moim kanale, jeśli ktoś mój kanał ogląda. Pojawił się bowiem o nim film, w którym prezentowałem sprzątanie jego akwarium i właśnie samego kraba. Ale jaki tak naprawdę jest problem? A otóż taki, że nie wiem, czy nie jest on po prostu za mały na akwarium, w którym siedzi. Co prawda ma pojemnik ze strefą lądową, gdzie może się odżywiać, konar drzewa, na którego od biedy może sobie wejść i kryjówkę pod wodą z postaci kamieni. Ale czy to na pewno wystarczy? Ma grzałkę, miał filtr i będę musiał mu załatwić nowy filtr, ponieważ sobie go obgryzł. No niestety, taki już ten mój krab. No i ma lampę. Ale ma dosyć małe rozmiary akwarium, jak na jego rozmiar. W końcu wyliniał już u mnie dwa razy. Jeśli wylinki świadczą o tym, że krab ma się dobrze, no to ten błąd hodowlany mógłbym skreślić z tej listy, ale tego nie jestem pewny. Jestem pewny jedynie jednego. W sklepie zoologicznym, z którego go kupiłem, miał jeszcze gorsze warunki. W sklepie zoologicznym ten sam krab siedział w tym samym akwarium, miał tyle wody, że nawet nie zmieścił się w niej filtr, a z kryjówek to nie miał praktycznie żadnej kryjówki, bo miał jedynie korzeń i kamień. A jeśli chodzi o późniejszą wizytę w tym sklepie zoologicznym, to mój tata zauważył, że w tym samym akwarium, uwaga, uwaga, siedziały dwa kraby. No to dla mnie już nawet przesada. Idziemy dalej. Pasikoniki. W hodowli miałem styczność z trzema gatunkami pasikoników. Tylko jeden z nich wyszedł na razie dobrze. Tylko z jednym z tych gatunków mi się udało. Były to pasikoniki Phylloxenus special Thailand. Nie były one duże, ale parka osiągnęła dojrzałość płciową, mimo że samiec miał troszkę przekrzywione skrzydła i troszkę skrócone niektóre z odnóży. Nie wiem dlaczego, ponieważ terrarium miały dosyć duże i mieszkały tam razem z innymi owadami. No ale samiec radził sobie znakomicie i tak jak samica, bardzo żarłocznie obżerał się bananami oraz liśćmi jeżyny. Niestety rozmnażanie się nie udało, ale gdzieś czytałem, że to wcale nie jest takie proste, więc odpuściłem sobie. Gorzej jeśli chodzi o Silquifera grandis i Stilpnochlora sp. Panama giant. To była masakra. Obydwa pasikoniki poległy na wylinkach. Jeżeli chodzi o Silquiferę, miała dość wysoki pojemnik, ale być może ja nie uwzględniłem, że jej tylne odnóża są naprawdę dosyć długie, w końcu muszą służyć do skakania. A być może również Silquifera przyczyniła się do swojej porażki, ponieważ zamiast wylinieć na siatce na górze pojemnika, wyliniała na liściach jeżyny umieszczonych na dnie pojemnika. Gdybym wiedział, że zbliża się do wylinki, no to bym coś z tym zrobił. No ale czemu miałbym to wiedzieć? Pasikonik siedział sobie w pojemniku, nic nie wiedziałem, że siedział, miałem inne sprawy na głowie. Jednego dnia się budzę, no i mam poczwarę ze skrzywionymi tylnymi odnóżami, które nie nadawały się do wspinania się po różnych powierzchniach. No i jak się łatwo domyślić, po kilku kolejnych wylinkach musiałem już wynieść z domu trupa. Jeśli zaś chodzi o Stilpnochlorę, to może nie utrzymałem odpowiedniej wilgotności, ale nie wiem, co się stało, ponieważ pasikonik ten nawet nie przeszedł do końca wylinki. Silquifera była już troszkę podrośnięta, a Stilpnochlora osiągnęła zaledwie kilka wylinek u mnie, by potem na jednej się wyłożyć. Dlaczego? Może pojemnik znów był za mały, ponieważ znów nie uwzględniłem tylnych odnóży. Przecież liście jeżyny dawałem jej pojedynczo, a nie w pojemniczku, ponieważ wiedziałem, że w czasie wylinek będzie mogło jej to przeszkodzić, a poza tym nie chciało mi się wstawiać małego pojemniczka do dosyć małego pojemniczka na
takiego pasikonika. Więc wyliniała, próbowała wyliniać na górze, no ale z wylinki nie wyszła. Czemu? Czy chodzi o wilgotność? Nie mam pojęcia. Będę musiał próbować. Przechodzimy dalej. A teraz powiem ogólnikowo. Nieudane modliszki. Pierwsza z moich modliszek, jak kupiłem, to była moja totalna porażka. Dlaczego? Ponieważ nie uwzględniłem w ogóle, że ona będzie nie jeść przed wylinką. No i jak to się skończyło? Próbowałem nią karmić na siłę, ponieważ myślałem, że umrze, jeśli nie zje. Nie zjadła i zestresowała się za bardzo. No i szkoda gadać. Ale to były dawne czasy. Jeszcze wtedy nawet chyba nie nagrywałem na kanale. Niektóre z kolejnych modliszek pomyślnie udawało się doprowadzić aż do dorosłości. Właściwie większość. Ale w tej dorosłości nie zawsze było tak, jak sobie wymarzyłem. Dwie z moich modliszek, w tym samica modliszki marmurkowej, którą doprowadziło to, jak podejrzewam, bo nie pamiętam już dokładnie, chyba do śmierci, ale to było dawno. No i właśnie wczoraj zauważyłem u samca modliszki Prochlerodula picta, że odgryzł sobie jedną ze stóp. Dlaczego? Nie mam bladego pojęcia. Czy z głodu? No, nie jestem do końca pewny, ponieważ jak u samca mógłbym to jakoś wyjaśnić, ponieważ bał się zbyt dużej karmówki czy coś, to u żarłocznej samicy, to dlaczego odgryzłaby sobie odnóża, skoro dostawała świerszcze? Tego nie wiem. Jeśli zaś chodzi o inne modliszki, to było też parę takich, które żyło krócej niż żyć powinno po dorosłości. Na przykład samica modliszki gwinejskiej, jedna chyba z dwóch, które posiadałem, bo jedna to żyła dosyć normalnie, a druga nie wytrwała chyba u mnie 2 miesięcy i z jakiegoś powodu padła. Pasożyty? Nie mam pojęcia. Ale dlaczego? Przecież nie trzymam moich modliszek na jakimś podłożu, które może spleśnieć. Trzymam je na zwykłym papierze. Może niektóre mają za małe te pojemniki, ale na pewno nie na to, żeby źle przychodziły wylinki, a to, że mają zbyt małe pojemniki, jak w przypadku niektórych, nie życzyło się akurat tej samicy. Więc dlaczego żyła zbyt krótko? No i są jeszcze te nieszczęsne wylinki. Co pamiętam, w czasie historii kanału były dwie modliszki, które źle przeszły wylinkę. I skończyło się to dla nich troszkę koślawymi odnóżami i potem w konsekwencji szybszą śmiercią. No niestety, ale pragnę również w tym podpunkcie zwrócić uwagę na to, że jestem dopiero właściwie początkującym hodowcą, bo trudno powiedzieć, że ktoś, kto hoduje owady 20 lat, ma takie same doświadczenie jak ja, który kilka lat w tym siedzę, więc dopiero się uczę, no i niektóre rzeczy mi się też udają na tej hodowli, no ale niektóre, no to niestety utykam. Staram się nie robić tych błędów, no i czasami coś mi się na tej hodowli udaje. Właściwie już myślałem, że ten samiec Prochlerodula picta mi się uda doprowadzić go do śmierci w odpowiednim terminie i w odpowiednich warunkach i we wszystkim. No ale nie jestem już tego taki pewien, ponieważ odgryzł sobie jedną stopę i nie wiem, czy to pójdzie dalej, ale jak pójdzie dalej, no to niestety nie będzie zbyt dobrze. No i były też takie dwie modliszki, które przekarmiłem, ale to też było dosyć dawno, bo jednej dałem zbyt dużo karaczanów, bo myślałem, że jak modliszka je, no to może jeść, no i potem niestety padła w konsekwencji tego. A była również samica modliszki oczkowej, której dałem paliąka. Wiem, teraz już tak nie robię. No i być może nie był to dla niej odpowiedni pokarm, no i też umarła. Może się po prostu przeżarła, bo też jej dużo dawałem. Idziemy dalej. Przenosimy się teraz trochę w dzicz. A teraz konkretnie do łapania różnych motyli. Po pierwsze, łapanie motyli nie jest rzeczą absolutnie według mnie złą. Jeśli łapie się tylko po to, by porobić im parę zdjęć, które w naturze by nie wyszły, ponieważ były zbyt niepłochliwe, no to nie jest to rzeczą złą. No ale nie zawsze uda się perfekcyjnie złapać takiego motyla. Mam tutaj na myśli rusałki ceik, które po schwytaniu nie umiały na przykład latać. Było parę takich przypadków, dawno, dawno temu. Ale mimo wszystko trzeba na to zwrócić uwagę. Albo jest i rusałka żałobnik, która straciła ssawkę w trakcie łapania, albo być może nie miała już jej wcześniej.
ale siedziała na błocie, więc być może czymś się odżywiała. No tego już się nie dowiem, bo to było też dosyć dawno. Myślę, że istnieje jakaś szansa, że coś jej się niestety stało. Ale to nie wszystko, co jeszcze się działo z tymi motylami. Była i samica zorzynka rzeżuchowca, wiem, trudna nazwa, która po schwytaniu, no i znów być może miała tak wcześniej, ale podejrzewam, że mimo wszystko nie, miała ssawkę rozdwojoną na dwie części, no i chyba nie mogła się przez to odżywiać. No przykro, no ale tak się zdarza. Kiedyś przetrzymywałem też motyle zbyt długo. Nie zawsze kończyło się to dobrze. Teraz już wiem, że lepiej nie przenocowywać zawisaków, ponieważ są one na tyle aktywnymi ćmami, że mogą się w tej siatce zwyczajnie potuc, a strzępki skrzydeł mogą im odlecieć. I teoretycznie nic im się nie stanie, ale po co mają się męczyć? Miałem również problemy z hodowlą motyli, które, nie oszukujmy się, niektóre nie nadawały się do hodowli w warunkach mieszkalnych. Ale w tym roku już poprawiłem się, jeśli chodzi o łapanie motyli i łapałem tylko najcenniejsze okazy, obserwując motyle głównie w naturze. Przechodzimy do podpunktu, który nazwę ogólnie zbyt duża chęć nagrania wszystkiego idealnie. A w tym przypadku chodzi o jedną z jaszczurek, którą łapałem w Chorwacji. Chciałem ją nagrać. Bardzo chciałem ją nagrać, ponieważ była piękna, jak wszystkie zresztą jaszczurki, które tam widziałem. Tylko, że problem był w tym, że ona wyrywała mi się z rąk. No i niestety tak bardzo mi się wyrywała, że po prostu przytrzymałem ją za ogon, no i odrzuciła ten ogon. No i ogólnie potem długo to wspominałem, długo to analizowałem. Przez to też trochę byłem smutny na tej wycieczce, no bo nie chciałem, żeby to się tak wszystko skończyło. Jakbym miał możliwość, to bym jej przywrócił ten ogon, ale już wtedy tej możliwości nie miałem. Ogólnie chcę wam powiedzieć po prostu tyle, że w przyszłym roku postaram się już nie łapać takich jaszczurek do rąk, albo przynajmniej nie przetrzymywać ich w tej pozycji zbyt długo, no bo też nie skończy się dla nich to zbyt dobrze. Tak samo z jakimiś ropuchami, ponieważ jak mogę im przenieść jakieś pasożyty i bakterie, które mam na rękach, które potem mogą z tymi ropuchami złe rzeczy zrobić. Tak więc, jak już widzieliście, w tym roku do rąk ropuchy zielonej nie łapałem, no i wszystko dobrze się skończyło. W sumie zbyt duża chęć nagrania czegoś za wszelką cenę lub po prostu zobaczenia tego może się również odbić źle na samym mnie, ponieważ raz tak bardzo zabiegałem się za paziem królowej, że potem bardzo bolała mnie głowa i musiałem pójść spać chyba gdzieś o 20:00. Muszę tu również wspomnieć o przenoszeniu owadów z ich środowiska naturalnego. Czasami nic się nie stanie, no ale czasami to zwykła przesada. Na przykład jeśli chodzi o pazie żeglarze, które z chęci przewiozłem na wieś, gdzie stoi dom mojego dziadka i gdzie wtedy akurat przebywałem. Nie było to jeszcze w historii tego kanału. I dobrze, bo teraz już tak nie robię, a w tym roku dowiedziałem się, że populacja pazi żeglarzy w Chęcinach ma się bardzo dobrze. I bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ mam tam na nich dobrą miejscówę. W tym roku zdarzyła mi się taka wpadka z modliszką, bo w tamtym to w ogóle była tragedia, ale to powiem w ostatnim z podpunktów, że po prostu przeniosłem samca modliszki z jego środowiska naturalnego do innego środowiska, ale w tym przypadku nic się nie stało, ponieważ mimo, że te środowiska nie były jakoś super blisko, no super daleko też nie były, to tam, gdzie ten samiec pozostał, właściwie mi uciekł, to znalazłem dwie samice, z którymi z pewnością będzie mógł się rozmnożyć. Więc ta wpadka jest troszkę mniejsza, ale mimo wszystko postaram się już takich nie robić. W kolejnym podpunkcie wspomnę o skakunie. Skakun Phidippus regius. Udane rozmnażanie samicy z samcem. Złożenie kokonu przez samicę. No i co?
No i przez moją niecierpliwość i stres o samicę zabiłem ją. Właściwie nie zabiłem jej tak bezpośrednio, ale spróbowałem ją nakarmić, czy ja już sam nie wiem, co ja próbowałem zrobić. To nie było, no było to już w historii kanału, ale nie było to na tyle niedawno, żebym to pamiętał. Lecz wiem tylko, że po prostu chyba ją wyjąłem z tego kokonu, no i ona się zestresowała i umarła, a z kokona też nic nie było. Jestem bardzo zawiedziony z tego powodu. Teraz już bym tak nie zrobił, ale wiadomo, człowiek się uczy na błędach. No i co? Moja mama się boi ptaszników, więc ptasznika nie kupię, ale ze skakunem może spróbuję jeszcze raz. Może nawet już nie rozmnożyć, po prostu pohodować, ponieważ hodowały mi się naprawdę bardzo fajnie i do dorosłości obydwa przeżyły osobniki i dobrze odżywiały się. No nie widziałem z nimi żadnych problemów, więc może jeszcze spróbuję. Teraz mam tutaj też Eresusa, ponieważ nie chciałem, żeby był on takim niewidocznym pająkiem, to postanowiłem dać go do papieru, do powycinania go papieru. No ale jak poczytałem, to nie było dobrym pomysłem i będę musiał go za jakiś czas przełożyć do wełny drzewnej, którą kupię. Tak jak na przykład trzyma tego pająka Venomous Art. No dobrze, idziemy do ostatniego, najgorszego podpunktu, którego naprawdę bardzo żałuję. Słowa klucz do tego podpunktu to słońce, żar, balkon, plastikowy pojemnik i śmierć. No, w skrócie wam opisałem, o co chodzi. Ogólnie powiem o to, że chodzi tu o serię przypadków owadów, które zostawiłem na noc na balkonie, żeby miały się naturalnie, no ale nie skończyło się to dla wielu z nich dobrze. Może na przykład bagnik przybrzeżny, z którego jestem naprawdę zdziwiony, ponieważ on to jakimś cudem przeżył w ciepłej wodzie, w której był zanurzony. No ale wiele owadów umarło, no bo pojemnik się nagrzewa, no i niestety to dla wielu była to śmierć z przegrzania. Omówmy sobie, jakie to były owady. Był to kątnik, był to świerszcz, no i co najgorsze, była to samica modliszki zwyczajnej, dwie poczwarki z mroczników, na których bardzo mi zależało, chociaż może nie tak bardzo, skoro doprowadziłem do czegoś takiego. Zmrocznik wilczomleczek i zmrocznik gładysz. Ach, jeszcze gąsienica, trociniarki, czerwicy. Być może, ponieważ ona, znając życie, mogła po prostu sobie uciec z tego pojemnika, bo jeszcze nie była poczwarką. No i co? Dlaczego tak się stało? Szczerze mówiąc, ja już nie pamiętam. Ja mam dobrą pamięć, jeśli chodzi o różne sytuacje, ale wiele wątków takich pobocznych już nie pamiętam. Dlaczego ja je tak zostawiałem? No podejrzewam, że te pierwsze, no to po prostu mogłem nie wiedzieć, że pojemnik się aż tak nagrzeje i że owad umrze. No ale o większości po prostu chyba bezczelnie zapominałem. Ale jak ja mogłem o tym tak zapominać? Ja tego naprawdę nie wiem. O, w sumie to jeśli chodzi o poczwarkę z mrocznika wilczomleczka, to nie wiem do końca, czy ona umarła, bo wsadziłem ją do ziemi, no i wyglądała jeszcze w miarę normalnie. Gładysz na pewno umarł. No więc podejrzewam mimo wszystko, że skoro była na tym samym słońcu co on, no to niestety mogło się też zakończyć dla niej to źle, ale tego akurat nie jestem pewien. No ale ogólnie już wracając do głównego tematu, to jestem bardzo zawiedziony z tego, co wtedy zrobiłem. W tym roku, szczerze powiedziawszy, to nie przetrzymywałem praktycznie żadnych dzikich owadów na balkonie. Hodowałem co prawda gąsienice pazia królowej, które teraz są poczwarkami i trzymam je w piwnicy i mam nadzieję, że coś się z tego wykluje i będzie tu wtedy wielki sukces. No ale w tamtym roku to po prostu była jakaś rzeźnia. No i tyle. W sumie to nie musicie dawać lajka pod tym filmem, bo chciałem się w nim po prostu tak wygadać, że również popełniam dużo błędów. No, z roku na rok jest ich coraz mniej. Przynajmniej staram się, żeby było ich coraz mniej. No i myślę, że to jest najważniejsze. No i co? Możecie pooglądać poprzednie filmy, które są być może ciekawsze od tego, bo ten to jest taki nieprzyjemny film. No i tyle. Cześć.